To ostatni w tym roku tak ciepły, długi weekend w Karkonoszach. W Karpaczu termometry wskazywały dziś 13 stopni, a na Śnieżce aż 7. Dlatego też wielu turystów postanowiło spędzić wolny czas w górach. Dzisiaj będziemy szli na Kopę, a następnie w kierunku Wielkiego Stawu. Ostatnio byliśmy na schroniskach Samotni i Strzeże Akademickie. Było ciężko, ale żona przekonała nas, że jednak warto. Fakt faktem, że dzisiaj jest ciepło i można sobie pozwiedzać, zobaczyć fajne widoki. Także na pewno warto i polecamy. No, przyjeżdżamy co roku, ponieważ lubimy tutaj przyjeżdżać. Zwłaszcza zawsze w listopadzie, jak jest długi weekend. Teraz akurat będziemy korzystać z wyciągu na Kopę. Dlatego, że to jest forma aktywności dla nas, dla dzieci, a siedzenie przed telewizorem jest nudne. Ale nasze góry polskie są piękne. Z górskiego kurortu obowiązkowo trzeba przywieźć pamiątkę. Zawsze magnes. Ile pani tych magnesów z Karkonosz już ma? Nie, dopiero pierwszy raz jestem, to dopiero pierwszy. Tłumy turystów są nie tylko w Karpaczu, podobnie jest w Szklarskiej Porębie. Przepiękne szlaki w barwach jesieni, w te popularne miejsca, takie jak wodospad Szklarki, czy Wysoki Kamień, czy wodospad Kamieńczyka, Szrenica, oferują naprawdę wiele. Planując wycieczkę w Karkonosze, należy pamiętać o tym, że Nadleśnictwo Szklarska Poręba i Śnieżka wprowadziło okresowy zakaz wstępów do lasów po wichurach, które kilka dni temu nawiedziły region. Natomiast wszystkie szlaki w Karkonoskim Parku Narodowym są dostępne.